Pa, jaki ciekawski, jak mówię o czytaniu książek, to nikogo nie ma, a jak powiem, że będzie mowa o scenach erotycznych, to proszę bardzo, już pierwsi klikają ręce na kołdry. Dzień dobry moi kochani, ja nazywam się Krzysiek Piersa, witam was serdecznie w Żywocie Pisarza i dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o pisaniu scen erotycznych, jak to się robi, jak się za to zabrać i czy potrzebujemy doświadczenia seksualnego, żeby w ogóle pisać sceny erotyczne. Doświadczenie seksualne to jest w ogóle temat, od którego bardzo często widzę, że ludzie zaczynają, bo w momencie, kiedy widzę sceny erotyczne na przykład na Wattpadzie, opowiadania erotyczne, no to najczęstszym takim wyzywającym argumentem jest: o, widać, że pisał to prawiczek, widać, że pisała to dziewica, widać, że pisała to osoba, która nie miała zielonego pojęcia, jak to wygląda w prawdziwym życiu. I jest to, przyznaję, bardzo ciekawy argument, bo jestem bardzo ciekawy, czy chociażby Blanka Lipińska doświadczyła porwania przez włoskiego mafioza, albo czy w ogóle autorki erotyków poznały miłość z polskim mafiozem w skórzanej kurtce i z sześciopakiem na brzuchu. Biegnij za mną, jeśli chcesz żyć. Troszeczkę w to powątpiewam, ale nadal jeśli chodzi o pewne doświadczenia, no to powątpiewam, czy autorzy kryminałów mają doświadczenie w mordowaniu ludzi, więc nie musisz mieć doświadczenia w tej dziedzinie. Powiedziałbym nawet, że w kwestii erotyków to ta kwestia doświadczenia i pewnych preferencji seksualnych również jest bardzo istotna i bardzo wrażliwa, bym wręcz powiedział, dlatego że różni ludzie reagują w różny sposób i mogą niejednokrotnie odebrać twoje doświadczenia jako coś, można powiedzieć, niestworzonego, coś niesamowitego. Przykładowo, jeżeli twój statystyczny stosunek seksualny będzie trwał 20 minut, to w momencie, kiedy ktoś opisze seks trwający 2 godziny, będziesz uważać to za fantastykę. I również w drugą stronę, jeżeli ty potrzebujesz na przykład 20-30 minut, żeby w ogóle się podniecić, rozgrzać i w ogóle, to jeżeli ktoś jest, można powiedzieć, gotowy do działania w sekundę po ściągnięciu bielizny, to również uznasz to za całkowite science fiction i będzie to wynikać wyłącznie z twojej percepcji, z twoich doświadczeń na tle seksualnym. Ale można powiedzieć, że istnieje pewien status quo, pewna liczba złotych zasad, o których warto wiedzieć, których warto przestrzegać, jeśli chodzi o życie seksualne, co się dzieje, jak ludzkie ciało, kobiece ciało, męskie ciało daje o sobie znać, że jest podniecone. Co się dzieje z nami, kiedy jesteśmy podnieceni, kiedy szczytujemy na przykład, kiedy coś nam się naprawdę podoba, jakie są strefy erogenne, więc pod tym względem rzeczywiście należy zrobić research. Może nie, to jest troszeczkę tak jak z walką na miecze, powiedziałbym, haha, miecze, łapiecie, nie? Miecze. To jest troszeczkę jak z walką na miecze, to, że nie walczysz na miecze, to nie znaczy, że nie możesz obejrzeć kilku filmów dotyczących walki na miecze, kilku wykładów dotyczących walki na miecze, żeby dowiedzieć się, czym jest parada, czym jest finta, czym jest blokada i dlaczego chodzi o ten ruch nadgarstka, nie? Haha, ruch nadgarstka. Ja czuję, że ten materiał będzie pełen takich cringe'owych żartów, ale zostań ze mną do końca. Do końca, haha. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o sceny erotyczne, to jest to, że warto zwrócić uwagę na samą otoczkę. To jest też troszeczkę jak w pojedynku dwóch postaci. Nie jest do końca ważne, że się biją szpadami, nie? I te szpady się o siebie nawzajem obijają, tylko ważne jest, kto ze sobą walczy, co jest tłem konfliktu, czego personifikacją są bohaterowie, jakich ideałów, jakich zasad i czego tak naprawdę jest to walka. I można powiedzieć, że scena erotyczna jest bardzo podobna, że bardzo ważne jest to, kto uprawia ten seks, w jakich warunkach, w jakiej sytuacji. Nie chodzi tylko o to, że to jest scena łóżkowa, ale właśnie kto w tej scenie uczestniczy i jakie są tego warunki. Kwestię storytellingową można powiedzieć, że udowodnił już pomarańczowy YouTube w momencie, kiedy bardzo popularne, niestety co niepokojące, zrobiły się filmy z tak zwaną stepującą siostrą. I jakby całe filmy w żaden sposób się nie zmieniły. Te filmy są dokładnie takie same, ale otoczka storytellingowa, która nagle mówi, że hej, jestem twoją stepującą siostrą, zmienia nagle wszystko, zmienia nagle skalę podniecenia, zmienia kontekst, zmienia wszystko. Ten właśnie kontekst jest bardzo ważny przy pisaniu scen erotycznych. Drugą sprawą, na którą należy zwrócić uwagę, jest język.
a raczej poziom jego wulgarności. I nie ma tutaj, powiedziałbym, złotego środka, jest pewien poziom wulgarności, na którym może ci zależeć. I to nie musi być coś złego. Na przykład dla mnie określenia wulgarne na genitalia są już pewną granicą. Ja nie będę rzucał kutasami w swojej książce, bo nie jest to coś, do czego dążę. Więc staram się mówić raczej w sposób poetycki, w sposób romantyczny. Nie powiedziałbym przesadnie miękki, bo nie, to nie też te, na tym polega, żeby ubierać w to w jakieś takie bardzo, bardzo miękkie zwroty, a przynajmniej nie w moim wypadku, może w twoim wypadku to będzie działać, ale należy się na pewien poziom tej wulgarności zdecydować, jak wulgarny ma być ten opis, jak bezpośredni ma być ten opis, jakimi słowami będziesz obracać. I odpowiedź na to pytanie może być właściwie nawet zasadniejsza niż w jakim kontekście ma się odbyć sama scena. Bo to, czy my damy bardzo konkretne opisy tego, co się dzieje, czy też postawimy na pewne subtelności, żeby tylko zaznaczyć, że tych dwóch bohaterów przespało się ze sobą, to również będzie miało wpływ na fabułę. W kwestii wpływu fabularnego oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że nawet ten szczegółowy opis powinien mieć ważny związek z fabułą, że to nie chodzi tylko o to, żeby ładnie, w kwiecisty sposób i urozmaicony opisać, jak ludzie uprawiają seks, ale co każda z tych scen wyraża. Załóżmy na przykład, że bohaterka albo bohater, powiedzmy bohater, całkowicie boi się tego seksu, boi się seksu w jakichś innych pozycjach niż misjonarskiej. I w momencie, kiedy jego partnerka zachęca go do seksu w innych pozycjach, zmienia te pozycje coraz bardziej, bardziej i bardziej, to jest to również pociągnięte fabularnie w tym momencie, nie? Że to jest przełamywanie jego pewnych granic. Taki motyw zrobili na przykład w 50 twarzach Greya, w momencie, kiedy bohater zaznaczył jego, można powiedzieć, no-no zone, miejsca, w których on nie jest w stanie być dotykany, i później, w momencie, kiedy jego partnerka dotykała go właśnie w tych miejscach, jakby to była cała klatka piersiowa, więc jakby ta strefa była potężna, potężna strefa, to przełamywanie tej bariery również coś oznaczało. I warto pamiętać o tym, że każda rzecz w książce powinna mieć swój konkretny cel, również powinno mieć miejsce to w scenach erotycznych. Pod względem scen erotycznych bardzo serdecznie polecam twórczość pani Gabaldon, autorki Outlandera. Możecie zobaczyć to sobie na Netflixie, a możecie przeczytać książki. Raczej was odsyłam do książek, biorąc pod uwagę ostatni materiał, żeby czytać książki, ale również pod względem czysto storytellingowym sam serial doskonale pokazał, jakie znaczenie będą miały sceny erotyczne, jakie znaczenie mogą mieć sceny erotyczne, jak ważny może być opis nawet gwałtu w tym momencie. Więc odsyłam bardzo serdecznie, żeby poznać to od tej otoczki storytellingowej. Trzecia albo czwarta sprawa, jestem kiepski z matmy, jestem humanistą, przepraszam. Kwestia realizmu. Czy ten realizm powinien być duży, czy powinien być mały? Powiedziałbym, że są trzy stopnie realizmu. Mamy antyrealizm, coś, co w momencie, kiedy widzimy albo czytamy, to my wiemy, że to jest nierealistyczne i to nie musi oznaczać od razu, że to nie działa. To jest po prostu antyrealistyczne, nierealistyczne. Później mamy realizm, czyli coś, co jest opisane w taki sposób, że my wiemy, że to tak faktycznie działa albo tak może to działać. I mamy hiperrealizm, czyli coś, co jest 1:1 opisane. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia funkcjonuje to na przykład na przestrzeni kryminałów. W przypadku kryminałów antyrealizmem będą na przykład komedie kryminalne, w których pomimo tego, że jest trup znaleziony w przysłowiowej szafie, to i tak dzieją się pewne rzeczy, które są również komediowe, co nie miałoby normalnie miejsca w sytuacji, a jednak ten trup jest pewnego rodzaju wątkiem komediowym, więc jest to jakby antyrealizm. Realizm jest to, można powiedzieć, taki kryminał dość przygodowy, w którym jest ten trup, jest trochę opisane tej policji, jest opisane miejsce zbrodni, ale jest to z pewnym przymrużeniem oka. Powiedziałbym, że realizm to jest miejsce podobne do Doktora House'a albo Ostrego dyżuru, w którym my postronni wierzymy w to, że tak faktycznie wygląda szpital. Osoba, która się tym zajmuje, będzie wiedziała, że tak nie wygląda szpital, ale osoby postronne wierzą w to, że tak wygląda szpital. I to jest pewien poziom realizmu.
Hiperrealizm natomiast to jest sytuacja, w której wiemy, że to jest jeden do jednego i może być to zarówno zachęcające, zaciekawiające, jak i całkowicie odpychające. Istnieje wielu autorów, którzy skupiają się na hiperrealizmie. W przypadku kryminałów będzie to na przykład Max Czorny, który opisuje bardzo, bardzo szczegółowo, jak wygląda morderstwo, jak wygląda umysł tego mordercy i jest to wręcz już przerażające. W przypadku hiperrealizmu, jeżeli chodzi o erotykę, w momencie, kiedy byśmy mieli jakąś scenę erotyczną, może się pojawić choćby ból, choćby negatywne konsekwencje tego seksu, nieodpowiednie płyny ustrojowe, jeśli wiesz, co mam na myśli, nie chcę zostać zdemonetyzowany. I te konsekwencje, można powiedzieć, pewne zdrowotne, pewne opisowe, są również kwestią tego hiperrealizmu. I teraz najważniejsza sprawa, że nie musisz iść w hiperrealizm, nie musisz iść w realizm, możesz iść w antyrealizm, ale musisz jakby być świadomy pewnej konwencji, w której funkcjonujesz, bo jeżeli przykładowo w kwestii erotyków bardzo wiele bodźców potrafi być opisanych, mnóstwo, można powiedzieć, bodźców, które doznaje w tym momencie osoba w powieści erotycznej i w prawdziwym życiu nie ma prawa to funkcjonować, bo po prostu na przykład oszalelibyśmy od bodźców, a w erotyku brzmi to po prostu tak jakby podniośle. Dobrym przykładem może być nawet reklama konaru płonącego, który będzie płonął przez 3 godziny i jeżeli wspomnimy w erotyku, że ludzie kochali się przez bite 3 godziny, kiedy kochali się przez całą noc, to brzmi to tak podniośle, brzmi to tak ładnie, romantycznie, intensywnie, prawda? A jeżeli byśmy mieli przenieść to na codzienność, to jakbyś kochał się bez przerwy przez 3 godziny, to jakby serce po prostu by ci nie wytrzymało i nie tylko zresztą serce. Książka, film versus rzeczywistość są to jakby dwie odmienne rzeczy, ale w tej konwencji potrafi to działać, więc warto odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy ja chcę zrobić realizm, czy ja chcę zrobić hiperrealizm, czy chcę zrobić antyrealizm, czy pozwalam sobie na pewne odstępstwa od realizmu i to nie musi od razu oznaczać coś złego. Pewna konwencja może się bronić pewnymi nierealnościami i warto być tego świadomym. Ostatnia sprawa, o której warto wiedzieć, bo wspomnieliśmy o tym, że ważna jest otoczka, ważny jest cel samej sceny erotycznej, ważne jest słownictwo, które mamy w scenie erotycznej. Bardzo ważna jest kwestia tego realizmu, o którym tak trajkotałem od kilku minut. I ostatnią kwestią jest sam pomysł na scenę. Co dokładnie ma się stać w tej scenie erotycznej. Niejednokrotnie sceny erotyczne cierpią właśnie z tego powodu, że autor nie wie, co ma się w tym momencie wydarzyć. Jakby musisz sobie troszeczkę tak, jakbyś pisała scenariusz do filmu pornograficznego, co ci ludzie mają konkretnie zrobić krok po kroku, minuta po minucie. Co ma się wydarzyć? Bo jeżeli chcesz napisać po prostu, że kochali się namiętnie, długo i burzliwie, to okej, jakby napiszesz to i masz to z głowy, nie? To jest cała twoja scena, to są 3 linijki tekstu i pozdro i siema. Ale jeżeli chcesz konkretnie opisać, co się dzieje, to musisz mieć pewien pomysł, od jakich pozycji, od jakich działań bohaterowie będą zaczynać, w jaką stronę będzie to eskalować. I trzeba to też ułożyć w pewnej kolejności, jakby powiedziałbym metaforycznie, najpierw dajesz kwiatki, potem dajesz buziaka, a nie odwrotnie. Tutaj też warto nad tym się zastanowić, jaką kolejność działań będzie miała twoja scena erotyczna i do czego ona ma konsekwentnie prowadzić. Jeżeli szukasz jakiegoś case study, no to ja oczywiście chamsko odsyłam cię do swoich książek, odsyłam cię do Camgirl, czyli mojej najnowszej powieści obyczajowo-erotycznej, w której myślę, że znajdziesz ładnych kilkanaście opisów działań i scen około-erotycznych, więc jeżeli ciekawi cię ta tematyka, ciekawi cię, co tam ten piersa mógł naskrobać, to serdecznie polecam ci swoje książki. Link do wydawnictwa znajdziesz w opisie. Możesz książkę znaleźć na Legimi czy w innych księgarniach. Poradzisz sobie. Z mojej strony to wszystko, kochani, i jak zawsze na razie. Do zobaczenia i do usłyszenia.